Czy najdawniejsza historia Inowrocławia wiąże się z zalegającymi pod miastem złożami soli, nie jest pewne. Brak na to dowodów na piśmie, choć istnieją liczne dowody innego rodzaju. Obok romańskiego kościoła Najświętszej Marii Panny archeologowie odnaleźli ślady średniowiecznych warzelni soli. Odparowywano w nich sól ze słonych źródeł lub studni. A że sól w owych czasach była niezwykle cennym towarem, podstawą bogactwa tych, którzy ją posiadali, więc i na losy tego miasta wpłynąć musiała. Nie było też chyba przypadkiem, że średniowieczne miasto rozłożyło się dokładnie nad centrum wysadu solnego. Od bardzo dawna znano lecznicze właściwości inowrocławskich słonych wód. Pokłady soli zalegają na Kujawach od 220 milionów lat jako pozostałość wysychających cechsztyńskich mórz, które parokrotnie zalewały te tereny. Ogromne pokłady soli w okolicach Inowrocławia znajdują się na głębokości 4,5 do 6 tysięcy metrów i byłyby dla górnictwa nieosiągalne, gdyby nie tak zwane wysady. Pod wielkim ciśnieniem sól staje się plastyczna, wciska się w pęknięcia tektoniczne i rozpychając je, dochodzi gdzieniegdzie tuż pod powierzchnię ziemi. Nad jednym z takich wysadów rozłożył się Inowrocław. W roku 1835 rozpoczęto pierwsze wiercenia, a od 1873 datuje się systematyczna eksploatacja złóż. 168-metrowa przestrzeń wydobywcza podzielona jest na 10 poziomów eksploatacyjnych, po 18 metrów jeden pod drugim. Łączna długość wszystkich chodników wynosi 200 kilometrów. Tu widać wyraźnie, że warstwy wysadu ustawiły się prawie pionowo. Podstawowym minerałem soli kamiennej jest halit, składający się z dwóch pierwiastków NaCl. Barwy, które występują na ociosach na stropie, są spowodowane zanieczyszczeniami tlenków żelaza, piasku anhydrytowego, ewentualnie łupków. Ta żółta sól to występujący w szczelinach karnalit. W kopalni Solno sól wydobywa się metodą mokrą, komorową, poprzez ługowanie złóż wodą. Rysunek wyjaśni, jak się to odbywa. Najpierw wierci się pionowy otwór. Woda, doprowadzona rurami z powierzchni, wypłukuje sól, poszerzając otwór. Potem drąży solną skałę poziomo. Woda częściowo nasycona solą, zwana półsolanką, na rysunku żółta, spływa do zbiorników na ostatnim poziomie kopalni. Po ukończeniu tzw. rozcinki napełnia się ją pompowaną ze zbiorników półsolanką, która w ciągu 3 do 6 tygodni rozpuszcza solne ściany. Nasycona do 315 gramów na litr, staje się solanką, końcowym produktem kopalni. Solankę oznaczyliśmy czerwono. Trzydzieści cykli napełniania i opróżniania zmienia wąską rozcinkę w ogromną komorę.
eksploatuje się wiele takich komór jednocześnie. W złożu Solno wyługowano ich już 1400. Z każdej wydobyto około 36 tysięcy ton soli. Przyjrzyjmy się teraz tej pracy w rzeczywistości. Oto wiertnica wykonująca otwór pionowy. Po odwierceniu poszerza się otwór wodą. Młynek Zegnera rozługowuje go do rozmiarów szybika. A to wypłukany już odcinek rościnki. 100 metrów długiej, 9 metrów wysokiej. Podobnej kształtem do odwróconego T. Ta nie jest jeszcze skończona. Natrysk dalej ługuje wyrobisko. Jest to proces bardzo powolny. Górnik, ługownik przesuwa natrysk po 50 cm na dobę. Pół solanka odpływa rynienką w spągu. Potem rurami do zbiorników półsolankowych. Oto końcowy etap produkcji. Pompy solanki na najniższym poziomie. Tłoczą one ten końcowy produkt kopalni na powierzchnię, skąd solanka rozprowadzana jest rurociągami do odbiorców. Inowrocławskie kopalnie soli Solno, Góra i Mogilno zaopatrują w solankę. Inowrocławskie zakłady chemiczne, janikowskie zakłady sodowe, Uzdrowisko Inowrocław, Bydgoski Zachem, Włocławskie Azoty i dwie ważelnie soli. Zajrzyjmy do ważelni inowrocławskiej. Sól produkuje się tu metodą panwiową. Panwie napełnia się solanką i podgrzewa parą. Pod wpływem gorąca sól krystalizuje się i opada na dno panwi. Wygarnięta na taśmociąg, przenoszona jest do ociekalni i suszarni. W ważelni produkuje się sól różnego rodzaju. Duża jej ilość eksportowana jest do Nigerii. W roku 1986 kopalnia Solno kończy produkcję. Zbyt dużym niebezpieczeństwem dla Inowrocławia jest 1400 podziemnych komór, 15 milionów metrów sześciennych pustek poeksploatacyjnych. Kopalnie postanowiono zalać. W nowych kopalniach złoża eksploatowane są z powierzchni ziemi. Krasowe piękno wysadów solnych jest tu dla ludzkiego oka niedostępne. Produkcję solna przejmują nowoczesne kopalnie otworowe Góra i Mogilno.